Hej, z tej strony Kyua, to jest Sekiro Shadows Die Twice, pozytywnie. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, teraz lecimy do świątyni Senpou, aby znaleźć miecz, ostrze nieśmiertelności, ale zanim to zrobimy, to jeszcze chciałem wam wtrącić taką ciekawostkę tutaj. Zastanawialiście się, dlaczego tu jest pełno tak wiele tutaj tych budd i tak wiele tych wiatraczków? Biało-czerwonych. Zastanawialiście się? Czy nie? Ponieważ wiecie, no... To jest gra From Software, tak? To jest gra, którą wymyślał Miyazaki. To nie jest tak, że sobie dali byle co, tylko... No tutaj wszystko zawsze ma swój cel. Nie pamiętam, czy ja wam o tym opowiadałem, czy wam o tym nie opowiadałem, ale w każdym razie chodzi o to, że... szczury... Czyli te takie małe kapeluszniki śmieszne. Oni właśnie jakby pracują dla tych mnichów też. Mnisi, jak wiemy, robili też jakieś różne eksperymenty dzikie, aby stworzyć tą całą nieśmiertelność. I dlatego szczury były wysyłane do Ashiny, do zamku, do podzamcza, do różnych wiosek i tak dalej, aby porywać dzieci, na których właśnie mnisi potem robili sobie te wszystkie eksperymenty, na których eksperymentowali i tak dalej. No i tutaj mamy pełno budd i pełno wiatraczków właśnie czerwono-białych. Zapamiętajcie to sobie, bo zaraz jeszcze do tego wrócę. A teraz... Polecimy sobie na główną salę i sprawdźmy, co się dzieje dalej tutaj. Tutaj pamiętamy, był ten mnich w zielonej sukience. Teraz go już nie ma, jak widać. I teraz tak, gdyby ktoś tutaj wcześniej nie był, bo ja tu wcześniej byłem, pogadałem sobie z tym mnichem trochę i on mi dał ten taki zwój. Ten zwój jest ważny, żeby zrobić pewne zakończenie w tej grze. Gdyby ktoś tutaj wcześniej nie był i nie zdobył tego, to ja mówiłem ostatnio, jak wracaliśmy do różnych wód i nurkowaliśmy, po tym jak ogarnęliśmy sobie technikę Mibu nurkowanie, to wracałem właśnie do takiego małego stawiku tutaj, do takiego małego zbiorniczka z wodą. Tam między innymi zdobyliśmy koraliki, ale oprócz koralika był jeszcze właśnie, tam powinien być zwój, gdybyśmy go wcześniej nie zdobyli. Czyli jak ktoś wcześniej tutaj nie był i dopiero pierwszy raz po uratowaniu Kuro wbija tutaj do świątyni, to tam pod wodą powinien znaleźć ten zwój. Bo jak widzicie, tutaj tego mnicha już tutaj nie ma, więc no mnich nam nie da tego zwoju. Ale patrzcie, tu nam się pojawiło coś nowego. Możemy zbadać, co to jest. To jest jakiś dzwonek. Sprawdźmy. O co chodzi?猿が三匹、一つはコロコ。 Dzwonek komnat iluzji. Dzwonek z pięcioramienną rączką z postarzanego brązu. Można z niego korzystać wielokrotnie. Małpy, wilki i im podobne wracają do stanu początkowego po użyciu dzwonka. Jednak małpa uwięziona w parawanie nie ucieknie,
nawet jeśli dzwoni dzwonek. No i proszę bardzo, o co tu chodzi? Znaleźliśmy się w ogóle gdzieś, gdzie, nie wiem, spada woda z nieba do budynku, okej. W ogóle jakieś paprochy lecą, zamiast na dół, to lecą na górę. Nie wiadomo, czy to jest śnieg, czy to jest jakiś inny ten. No, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Mamy bossa, małpy z parawanu. Okej. Więc, no, dość dziwnie. Tu mamy jeszcze obrazki tych małp. O, tam się coś ruszyło. Tam się jakiś ten dzbanek ruszył. O, przestał się ruszać. No dość dziwne. No ogółem te małpy nas widzą, będą uciekać przed nami. Pogadajmy najpierw sobie może z panem tutaj. Sonata mu. Kono genrou ni mayoi komaremashita ka. Soshite shimei o mochi. ここを出たがっている。ああ、それならば、屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば、巫女様のお声がかかりましょうや。OK。紫着物の猿は、見る猿です。目がよく、遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに代々着物の猿は言う猿です。目も耳も特に良いということはないのですが、人を見れば大騒ぎして猿たちは皆逃げてしまいます。あるいは人をからかっているのでしょうか。緑着物の猿は聞く猿です。耳がよく遠くまでよく聞こえよく気がつく。尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。ああ、私は元老を出たいとは思いません。ここは大抵静かですし、ある意味仏様の悟りに近しい。そんな風に感じるのです。ああ、そういえば、かつてあなたと同じく、使命ある者がおりました。しばらく猿たちを追いかけていたと思いますが、いつか静かになりました。そなたが猿たちを捕まえられるよう、願っていますよ。W porządku, o kogo tu chodziło? Dowiedzieliśmy się, że ktoś tu już wcześniej był i próbował łapać te małpy. Nie dowiedzieliśmy się w sumie, czy złapał, czy nie, no bo on powiedział, że wszystko ucichło. To jest dwuznaczne moim zdaniem. Może to być... Mógł to być na przykład Genichiro, ponieważ no, on też posiadał już te wszystkie notatki, które my teraz rozkminialiśmy z Kuro. A może to była... Tomoe? Who knows? Who fucking knows? No, także chodzi o to, że musimy wszystkie małpy z obrazków znaleźć i kill them all. Zwiedzając tutaj po kolei te wszystkie pierdoły, widzicie, tutaj woda spada. Okej, okay, wszystko fajnie i tak dalej. Tutaj mamy notatkę, sprawdźmy sobie notatkę. Ogłoszenie w komnacie huku. Huczący wodospad jest naprawdę ogłuszający. Z pewnością nikt tu nic innego nie usłyszy. I to jest fajna podpowiedź tutaj, jak rozprawić się z małpą, która ma doskonały słuch. Zagłuszymy jej właśnie
głos i będzie subcio, prawda? Tutaj mamy kolejną jakąś rzecz. Notatka o komnacie światła. Nikły płomień na wietrze, gdy gaśnie, miejsce staje się ciemne jak noc. No i wpuściliśmy ciemność, nawet słyszeliśmy ten dźwięk, jak nam się oczy włączyły, widzicie? Mamy żółte oczy. Włączyły nam się oczka i tutaj możemy zrobić pułapkę też, bo nagle zciemniliśmy strasznie te pomieszczenie. Więc to jest kolejny fajny bajer. Oprócz tego mamy tu kolejny budynek. Ogółem to jest taki wielki plac zabaw dla nas, dla gracza i dla tych małp, żeby się gonić. Notatka o komnacie otchłani. Poniżej jest otchłań, nie widać dna. Powyżej jest mrok, nie widać niczego. I tutaj jest tak samo ciemno strasznie, nic kompletnie nie widać. A tam widzimy jakieś... ślady. Czy to są ślady małpy? Widzieliście tutaj coś jebło? Cały czas coś słychać, cały czas coś słychać. Nie wiadomo, kurde, o co może chodzić. W sumie ja tam mogę iść na... Aha, okej. Ale mi spadł dziwnie. Zawsze jest taka jakby mini blokada, że on nie może spaść, nie? Spadłem i ten, ale dobra, okej, w sumie spoko. Bo chciałem jeszcze sobie skoczyć tutaj, teraz na ten boczek. Zobaczmy, co tutaj teraz będziemy mieć. Mamy tu jakąś notatkę? No tutaj notatki nie mamy, mamy pełno jakichś papierków. No ciężko ogarnąć, do czego te pomieszczenie się nadaje. Chyba nie jest używane aktualnie. Patrzcie, dalej mamy tam jakiś widok tych stóp. I to nie są nasze stopy. Podejrzana sprawa. Daje nam to do myślenia, jak najbardziej. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. I co te pomieszczenie robi? Te pomieszczenie chyba też za wiele nie robi. Wróćmy sobie. Wow, coś mnie tutaj... Patrzcie, nie mogę chodzić. Widzicie? Nie wiem, co jest zgrane. Co jest jakieś takie dziwne. I tu mamy ostatni interaktywny przedmiot tutaj. Sprawdźcie notatkę. Notatka o ogłuszającym dzwonie. Ten dzwon ogłusza. Od bezmyślnego uderzenia będzie dzwonić w uszach. Okej. No i możemy sobie tutaj prasnąć tym dzwonem mocno. Proszę bardzo. Mamy dużo gadżetów, dużo bajerów, z którymi się możemy bawić. Ale zanim to zrobimy... to po prostu użyjmy sobie dzwonka, który restartuje położenie gracza i położenie małp. Możemy to używać cały czas. Zrestartujmy sobie to wszystko. I teraz tak. Odpalamy sobie najlepiej cukierasek Gacina, jak zwykle nasz ulubiony. Odwracamy się do tyłu. Zabijamy fucking małpę, która cały czas za nami biegała, na niewidoku. Następnie zabijamy tą małpę, żeby już nie dała znać nikomu więcej, że tutaj ktoś coś jest. Następnie odpalamy sobie petardy i lecimy tutaj. Ogłuszamy tą małpę killem. I następnie należałoby poszukać jeszcze tej ostatniej małpy, prawda? Gdzie ona mogła pójść? Ona jest tam, widzicie? Zobaczyła mnie. Zobaczyła mnie i ucieka tam. Bardzo dobrze, o to nam chodzi właśnie. To jest fioletowa małpa. I patrzcie, pobiega tutaj i gdzieś skoczyła. Skoczyła tam, a tam jest ciemno. Tam jest ciemno, dokładnie tak. I to by było na tyle. Te takie duchowe małpy, które się pojawiły, one się pojawiają po każdym zgonie któryś z tych głównych małp.
One nie są jakoś mega mocne, ale są upierdliwe, biegają za nami non-stop, one się nie restartują, cały czas będą biegać za nami. I gdy nas uderzą, nabijają nam przerażenie. A teraz w końcu usłyszeliśmy głos boskiej osoby, która pozwoliła w końcu nas przenieść tutaj do naszego celu podróży, że tak powiem. Pięknie tu swoją drogą. Ja bym tam mógł zamieszkać. Zajebisty widoczek. Ale zanim to zrobimy, wrócimy sobie może jeszcze. Wspomnienie małpy z parawanu. Małpy z parawanu strzegły komnat iluzji i zaprzyjaźniły się z boskim dzieckiem odnowienia. Dzięki temu mamy jedną z najbardziej broken technik w całej grze. Technika ninjutsu, która pozwala kontrolować ofiarę niczym marionetkę. Użycie wymaga symboli ducha, aktywowana po śmiertelnym ciosie od tyłu. Ta technika zmusza do pozostania tego, kto powinien już opuścić ten świat. Marionetka wypełnia wolę swego pana, lecz jej sznurki w końcu się zerwą. Czyli po prostu zabijamy od tylca cichaczem kogoś, potem jeszcze używamy tej techniki i dzięki temu przez krótki okres czasu ta osoba nam pomaga. Jest to super. Jest to super. Dobra, zanim pójdziemy tam do tej komnaty, to ja bym najpierw chciał jeszcze tutaj sobie ogarnąć posążek. Tam już ktoś na nas czeka, jak najbardziej, ale zanim tam pójdziemy, to jeszcze chciałem wrócić na chwilkę do tego wcześniej, tutaj. Tutaj odnośnie tych parawanów, mamy te obrazki tych małp, one ogółem małpy, one nie zostały teraz wymyślone nagle z dupy, tylko te małpy to jest też taka bajeczka już od dawna w buddyjskich tam różnych tych bajerach, klimatach i w sumie też nie tylko, gdzie było to o trzech małpach właśnie i to było z angielskiego see no evil, hear no evil i speak no evil. Czwarta małpa, która tutaj jest dodana, też czasami się pojawia, zależy jaka to jest wersja bajki. Czwarta małpa tam robi do no evil, więc każda tutaj za coś odpowiada. Ja pamiętam, że jak byłem mały, to jakąś bajkę kiedyś oglądałem i tam też były właśnie trzy małpy, które też tak ten. Tylko już nie pamiętam, co to była za bajka. Sprawdźmy, czy ten mnich nam powie coś nowego. Sonata, naze modorareta, shime nado. Dobra, czyli za bardzo nic tam od nas nie chce. Okej, wybaczcie za przerwę. Tu miałem drobną tutaj przerwę, musiałem zrobić. Wróćmy teraz tam do tego całego dziecka. Zobaczmy. Zanim tam jeszcze wrócimy i wejdziemy do środka, to najpierw jeszcze sobie pójdę naokoło, bo tam z tego co pamiętam leży chyba jeden item. Dokładnie tak. Dobra, tutaj jeszcze można zrobić sobie skrót. Znaczy zrobić skrót, no otworzyć sobie drzwi. To są drzwi tutaj do tej głównej hali. Ja pamiętam, że ja wiele razy tędy przychodziłem i się zastanawiałem, dokąd te drzwi prowadzą, wiecie, jak byłem po tej stronie tutaj. Widzicie, tu jest pełno tych mnichów, tam za tą ścianką jest ten ołtarz, który nas teleportował, a po tamtej, tam w tamtym kierunku jest posążek. Ja się zawsze tutaj dochodziłem do tego i tak skakałem tutaj przez okno, patrzyłem, dokąd to prowadzi, goddammit. Nigdy nie umiałem skumać, kurde, co to było za miejsce. No ale teraz już pamiętam doskonale na szczęście. Dobra, wejdźmy, porozmawiajmy, bo tutaj widzę, że chyba ktoś na nas oczekuje. Oczywiście mamy tutaj wszędzie ładnie, wszystko pięknie pokazane, znaczy pokazane, ozdobione i tak dalej. Porozmawiajmy.
何故参られたのですか。不思議よ。求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは、抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。 Tak, musimy to zrobić dla Kuro. Nuko. So desu ka. Wakarimashita. Kakugo ga owari naraba. Aratamerare yo. Ostrze śmiertelności. Odachi do zabijania tych, którzy nie mogą umrzeć. Jego szkarłatna klinga odbierze życie każdemu, kto odważy się po niego sięgnąć. Ukryty przez stulecia w świątyni Senpo, tylko mający moc wskrzeszania, może dzierżyć tak potężną broń. Na ostrzu wyryta jest jego prawdziwa nazwa. Szczodry dar łez. Dokładnie tak. なるほど。読んだことがあります。留飲を断つ術があると。つまり、 巫女は留飲を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは、異なものですね。私は、オチの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた、偽りの留飲を持つ者です。巫女たちとは？まともに育ったのは私だけ。 他の皆はここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。なれど留飲が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。なんとスーパー。お手を。 Nanda. Hojo. Ryż, który wysypał się z dłoni dziecka odnowienia, przez pewien czas odnawia żywotność. Nawet gdy jest fałszywa, moc moczej krwi zapewnia obfite zbiory. Ryż jest cenny, jego smak staje się bardziej intensywny wraz z każdym kęsem. Doskonale poprawia nastrój. I tutaj właśnie dowiedzieliśmy się czegoś bardzo ważnego, co teraz, przypomnijcie sobie, mówiłem na początku odcinka o tych buddach. Pełno było wiatraczków, pełno budd i tak dalej. O co chodzi? Chodzi o to, że tak jak tutaj dziecko mówiło, było pełno tych dzieci, próbowali właśnie z wodami odnowienia zrobić tutaj całą nieśmiertelność, tak? Eksperymentując na dzieciakach, na nikim się to nie udało, oprócz tej osoby tutaj.
Ta dziewczynka jest jedynym dzieckiem, któremu udało się przetrwać ten cały proces. I też tak jakby ma moc smoczej krwi, co prawda jest fałszywa, jak powiedziała i jak jest napisane. No i o co chodziło z tymi Buddami? Te wszystkie Buddy i te wszystkie wiatraczki czerwono-białe oznaczają nieudane próby i oznaczają wszystkie te martwe jakieś dzieci i tak dalej, więc sami widzieliśmy, że tych Budd, tych wiatraczków było tam pełno. Ale, może pamiętacie, na jednej górce skromnie był wbity w ziemię jeden biały wiatrak. I ten biały wiatrak właśnie symbolizuje tą dziewczynę. Tę dziewczynę. Więc znaleźliśmy tylko jeden biały wiatraczek, który swoją drogą też do zadania potrzebował Kotaro. No i pełno było tych wiatraków czerwono-białych. Także czerwono-białe wiatraki mogą oznaczać też jakby być taką metaforą takiego jakby odesłania, w sensie, że tak idź se, już nie jesteś potrzebny, weź stąd spadaj, nie? I na przykład to też analogicznie fajnie symbolizuje tutaj to, jak dawaliśmy Kotaro rzeczy, prawda? Mogliśmy dać biały, a mogliśmy dać czerwono-biały. Ja dałem czerwono-biały, bo mówiłem wam, że wolę takie zakończenie dla niego. Trochę smutniejsze, ale cóż. I o co chodzi z tym czerwono-białym? Skoro dzieci, które umarły, jakby nie dostąpiły tego zaszczytu, żeby tutaj pozostać schowane i być boskimi, no to albo umierały, albo odsyłano je z powrotem. Ja podejrzewam, że... Bo Kotaro na przykład, możliwe, że na nim też w jakiś sposób eksperymentowali. Troszkę się zmutował chłopak, nie umarł, ale też nie został tym całym boskim dzieciakiem. No bo spójrzcie na jego twarz, tak? To po pierwsze. Po drugie jest taki duży, trochę zdeformowany mięśniak. A zauważmy, że czy to z tarczami, czy to z dzwonami po Ashinie chodzą też tacy wielcy, zwaliści ziomkowie. Oni też nie są do końca zbyt ładni. Też mają takie ciała dość zdeformowane. Wydaje mi się, że to raczej nie jest niezdrowa dieta typu chipsy i cola, tylko właśnie możliwe, że to są te dzieciaki, na których też eksperymentowano. Więc analogicznie, skoro tutaj ten czerwono-biały wiatraczek oznaczał, że oni mają wypieprzać z tej góry Kongo i w ogóle spadać z całej świątyni Senpo, to dlatego jak daliśmy Kotaro ten wiatrak, to mogliśmy go wtedy namówić na to, żeby wyszedł albo do Anayamy, handlarza, albo namówić go, żeby szedł do chirurga, do Juna. Z kolei, gdybyśmy mu dali biały wiatrak, to on wtedy mógłby się przenieść właśnie w te całe takie bardziej boskie rejony, żeby za bardzo wam nie spoilerować, bo ja tam mówiłem kiedyś, żeby chyba, że nie będę wam spoilerował zakończenia całego questu, ale kto wie, ten wie, o czym mówię, więc to też tak fajnie analogicznie pasuje, prawda? Wydaje mi się, że to też, no, to jest taka fajna ciekawostka, fajny motyw bardzo. Bardzo ogółem szanuję From Software, że oni tak potrafią zajebiście, kurde, wymyślać te wszystkie rzeczy. God damn, Miyazaki, kurwa, ucz mnie. Kurwa, kumiko. Hai. Okome wa daiji to zonjimasu. Kameba kamu hodo amaku nari, genki mo demashou. Miko no shinobi yo. Tutaj możemy dać święty rozdział robak. Sprawdźmy. Uketore. Sore wa onushi ni watashite kure to tanomareta. Arigato gozaimasu. Uketorimasu. Dou shita? Watashi wa ano hito tachi o mada dou shiyou mo naku nikunde iru no desu. Sayonara anata no yukusue ni yutaka na minori no aran koto o.
O ryż możemy prosić, ale ona da nam tylko ryż wtedy, kiedy my już zużyjemy swój. Swój możemy zużyć na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy sobie go zjeść po prostu. To fajnie bardzo leczy. Więc polecam to używać tylko do jakichś walk z bossami czy coś, jak jesteśmy w sytuacji podbramkowej. Ewentualnie możemy też ten ryż zanieść. Możemy ten ryż zanieść. Teraz sobie tylko muszę przypomnieć, gdzie to było, kurde. To była świątynia tutaj i to było mniej więcej... to się tędy szło, tędy. Dobra, zobaczmy, chyba powinienem tędy móc wrócić, zobaczymy. Skoczymy sobie do Shugendo. I pamiętacie może? Była taka kobieta, która mówiła od rzeczy i która gadała o ryżu, że ona chce ryż. Spróbujmy sobie wrócić. Ona była, z tego co pamiętam, chyba tędy się szło. I tam właśnie, dobra. Spróbujmy sobie tam skoczyć. Czy dobrze pamiętam? Tylko teraz jak tam skoczyć? Dawaj, Sekiro! No i proszę bardzo, jest tutaj. No właśnie, tutaj mamy wprowadzenie do rozmowy o ryżu i teraz mamy, znaczy do rozmowy o owocach i teraz możemy jej dać ryż i dzięki temu dostaniemy jakby rozwinięcie tego tematu. Także dajmy jej. Kumedo. Masashiku Miko-sama no kume. Arigataya, arigataya. Otsuge o tanomu. Smacznego. Nakręć lalkę? Lalkarz ninjutsu? Puścić latawiec? Coś tu jest na rzeczy. Coś tu jest na rzeczy pozytywnie. Zapamiętajmy sobie to. Ale skoro teraz nie mamy ryżu, to hej, może pójdziemy poprosić o jeszcze. Normalnie bym może aż tak bardzo nie nadużywał gościnności od kogoś, kto jest boską osobą, no ale hej. Jak trzeba, to trzeba, prawda? Wewnętrzne sanktuarium i polecimy sobie znowu porozmawiać tutaj ze smoczym dzieckiem. Miko no shinobi yo. Yōkoso oide. Masz jeszcze ryż? Sumimasen. Okome ga mada. Cholera. Dobra, od razu mi nie da, niestety. Chyba, że zrobię odpoczynek. Zobaczymy teraz, czy jeszcze teraz dalej nie będzie mieć się ryżu. Tak, jeszcze nie jest. Okej, za wcześnie przyszedłem. Dobra, w takim razie chodźmy teraz, pochwalimy się tutaj paniczowi, że ogarnęliśmy temat z tym. Podróż, zamek i tutaj sobie skoczymy teraz może na...
skoczymy sobie na dach. I pochwalimy się, że mamy nową znajomą, która podziela zdanie pana Kuro. Możemy sobie tutaj normalnie na legalu zejść? Tak, możemy. Dobra, to schodzimy. Gdzie jest pan Kuro? Gdzie on się schował? Tam się schował, tam znowu, przy książkach. Ej, ziomek, mamy ten, nową znajomą. Okami, sono senaka no katana wa moshi ya? Tak. Fushigiri ni gozaimasu. Sore ga shinanu mono wo korosu toyu katana ka? Hoi. Senpouji no Ochi no Miko yori sazukarimashita. Ochi no Miko? Senpouji no mono tachi wa sou wo sute shinazu no tankyu ni miryou sarete orimashita. Sono sue ni umareta itsuwari no ryuin wo motsu mono. Sore ga Ochi no Miko tachi desu. Itsuwari no ryuin. Sono youna mono ga. Mate. Miko tachi to itta ka? Hai. Ooku no Ochi no Miko ga tsukurare. Saredo. Ikinokotta no wa tada hitori ni gozaimasu. Ryuin wa yahari hito no ariyou wo yugamete shimau ka? Fushidachi. Nasaneba na. Gyoi. Watashi no chi mo mata waga Ema dono ni. Sonaka. Kouro no nokori ga wa kaide mita ka? Iie. Sou ka. Naraba ato de kaide miru to yoi. Kasuka da ga nani yara kaori ga nokotte oru you ni omou. Okej, zerknę. Kadzielnica pachnie delikatnie kwiatami sakury. Okej. Ogółem kwiaty sakury oznaczają też odrodzenie. Gdy widzieliśmy, jak Sekiro dobył miecz, tak niby umarł i znowu się odrodził, to mieliśmy kwiaty sakury. I też taki fajny, mały, bardzo finezyjny, dyskretny symbolik był na samym początku gry, kiedy to mieliśmy cutscenkę, jak tajemnicza kobieta, tak, patrzę na ciebie, Emma, rzuca list do tego całego więzienia, w którym siedział Sekiro. I tam on miał na nodze chyba właśnie jeden z takich płatków, taki kwiatuszek. I to też jest tak jakby właśnie symbol odrodzenia, że właśnie nadszedł moment, aby Sekiro wziął los w swoje ręce. はい。何でしょうか。巫女様の血を流すすべだ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。 そうですか。確かに。流飲の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですが、あなたはそれをなすすべをお持ちです。不思議か。はい。こちらを。 Fragment zostawionej przez Takeru księgi Zerwanie Nieśmiertelności. Dzięki ostrzu śmiertelności można przelać moją krew. Moja krew sprawi, że zapach będzie gotowy, a boska kraina stanie się dostępna. Zerwanie nieśmiertelności będzie na wyciągnięcie ręki. Muszę poprosić Tomoe, by pomogła przy ucięciu głowy. Niestety to jest tylko fragment księgi. Nie wiemy, czy chodzi o ucięcie głowy pana Takeru, czy ucięcie głowy, nie wiem, komuś innemu. Takeru sama ga shirusareta mono ka? Hai. Fushigiri naraba ryuin no miko no mi ni kizu o owase chi o nagasu koto mo kanau deshou. Wakatta.
これで伏し立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。巫女様、香炉の残りが嗅いでみました。おお、そうか。どうじゃった？はい。何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした、狼？あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか？おそらくですが、思い出せません。そういえばエマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。狼、エマ殿に話は聞けたか？はい。どうじゃった、何か分かったか？不思議りならば叶うと。そうか、不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。試しにやってみぬか？不思議りは本来は抜けぬ刀、触りがあるやも知れませぬ。こうおたく、その時でよろしいかと。うん、そこまで言うならそうしよう。No, lepiej ty się tego nie dotykaj, synek, bo ty się potniesz i tyle będzie. 戦況に至るための高集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。香炉に残っておったのは、じゃが、エマ殿ならば城の裏手に咲いて源の水が落ちだには林言葉まとも。В порядку. 行くか、狼よ。Kwiat sakury. Emma, wiesz coś na ten temat? お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。トコ桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり、戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが常桜の木も、oh, no. もうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた？枝を倒り花を持ち去った者がいます。ほれら、クトトブ。花をなくした常桜はやがて枯れ果てました。トコザクラの木そのものが失われてしまったのです。ほれらやさ。狼殿、ほんの少し眉間の。Dobra, ona to już powtarza. Da, zobaczmy, czy jeszcze tę informację możemy przekazać panu Kuro. エマ殿に、その桜はトコザクラと呼ばれる。Jakby nie mogli we trójkę rozmawiać, nie? Desga. Iba wa mu karete. Nokotte oranu yo desu. Souka. Desga. Nani mono ka ga tokozakura no eda o taori mochi satta to iimasu. Dare ga sono yo na koto wa? Ushinawareta mono wa...どうにもならぬな。Cholera wie, kto to mógł zrobić. 持ち去られた枝にしても、今は手がかりがない。No właśnie. 先に他の子を集めることにしよう。Gioi. Czyli co? Wychodzi na to, że brakuje nam jeszcze, nagle się okazało, kwiatów sakury, co na razie aktualnie no nie za bardzo jest możliwe do zrobienia, no bo ktoś to zerwał, jak to ktoś zerwał, to potem to całe drzewo uschło, więc z drzewa już nie znajdziemy.I nie mamy pojęcia też, kto to zrobił, bo mógł być to w sumie każdy.
Mógł to być jakiś bandyta, mógł być to jakiś łobuz, a mógł być to ktoś, kto dokładnie wiedział, co robi. Kto wie? Pozytywnie. To by było na tyle w tym odcinku. Troszkę mógł wyjść przedługawy, przyznaję się. I bardzo dużo rozmowy było. Prawie w ogóle walki nie było, ale powalczyliśmy sobie z małpami. Znaczy, powalczyliśmy. To bardziej wyglądało jak polowanie na małpy, a nie jakaś walka. No ale mam nadzieję, że wam się podobał odcinek, że dowiedzieliście się wiele ciekawych, fajnych, nowych rzeczy. No i co? Łapka w górę, jeśli tak, jeśli wam się spodobało, komentujcie jak najbardziej, pytajcie, jeśli ktoś nie będzie czegoś wiedział, śmiało, nie wstydzić się. I widzimy się w przyszłych odcinkach. W przyszłych odcinkach, oczywiście, tak jak tutaj fabuła sugeruje, będziemy szli do zatopionej doliny, w końcu mamy klucz nareszcie, który będziemy mogli użyć w drzwiach tam w twierdzy. Przejdziemy sobie dzięki temu tam do tej zatopionej doliny dalej. I zobaczymy, może jakoś nam się poszczęści i uda nam się znaleźć ten kwiat pachnący. Zobaczymy pozytywnie. Trzymajcie się. Cześć.